Bierzemy Biblię Analizy Technicznej, otwieramy na stronie 38, jeżeli mówimy o tym nowym wydaniu książki, i mamy teorię błądzenia losowego. A więc teoria, która zakłada, że w zasadzie mamy na rynku chaos i cena porusza się chaotycznie, mniej więcej w okolicach rzeczywistej wartości danego towaru bądź akcji. Teraz pytanie, czy się z tym zgadzasz? Zgadzasz się z teorią błądzenia losowego? A może uważasz, że właśnie analiza techniczna działa? Zapraszam do lekcji numer 95. Teoria błądzenia losowego, bo o niej sobie porozmawiamy. Pewnie zrobimy też osobny, bardziej rozbudowany film na ten temat, bo sama forma kursu analizy technicznej to jest forma krótkich lekcji. Opiera się przede wszystkim o teorii efektywności rynku. Teorii efektywności rynku, która głosi właśnie to, co powiedziałem na początku, czyli że cena danego instrumentu, tak, chaotycznie skacze w okolicach tej wartości rynkowej. I w myśl tej teorii, przynajmniej tak twierdzi książka, bardziej opłaca się kupić i trzymać, aniżeli próbować przewidzieć te najmniejsze wahnięcia na rynku. No i zaczyna się robić w pewien sposób problem, bo sama książka, powiem, w dość spektakularny sposób wyśmiewa teorie akademickie, bo teoria efektywności czy teoria błądzenia losowego to są teorie akademickie. Natomiast nie podaje też jakichś twardych dowodów mówiących o, nie wiem, długoterminowej skuteczności analizy technicznej, skuteczności formacji cenowych, czy w ogóle tego, że i dlaczego teoria efektywności może się nie sprawdzić. Po prostu się trochę z tej teorii naśmiewa, wyśmiewa. My tego robić nie będziemy, tylko spróbujemy się chwilkę nad tą teorią porozwodzić. Mówimy o analizie technicznej, dlatego za moimi plecami X-Station i oczywiście wykres cenowy, bo to na wykresie cenowym opiera się właśnie analiza techniczna i między innymi ta książka, która ma już kilkaset stron. Po pierwsze, w komentarzu daj znać, czy zgadzasz się z teorią błądzenia losowego, czy się z nią nie zgadzasz. Ja osobiście jestem dość mocno rozdarty, dlatego że rzeczywiście w większości przypadków teoria błądzenia losowego ma bardzo duże zastosowanie. Dla mnie osobiście im niższy interwał, tym więcej chaosu, tym więcej przypadkowych ruchów. Im wyższy interwał, tym oczywiście zdecydowanie większe znaczenie i większą skuteczność analiza techniczna zyskuje. I możemy tę przewagę nad rynkiem spokojnie sobie wypracować. Oczywiście pracując z wykresami, bo analiza techniczna to jednak jest bardziej sztuka niż matematyczne formuły, o czym mówiliśmy sobie już kilka lekcji temu. Mamy wykres i teraz im krótszy interwał, tak jak wspomniałem, typu H1, M1, M15, tym oczywiście mniejszy kapitał ma wpływ na to, co się na wykresie tworzy. Stąd mogą pojawiać się przypadkowe ruchy. Ale tak jak w przypadku chociażby Tesli, wrzucimy wykres na X-Station Tesli, która otworzyła się dzisiaj na poziomie, uwaga, $860. $860 za akcję Tesli. I powiesz, no Dawid, no co się dziwisz, przecież cena skacze w okolicach wartości fundamentalnej tego podmiotu. No, absurd totalny. Mamy ewidentny przykład tego, co się dzieje, jak dochodzi do tak zwanego short squeeze'a. A tutaj ewidentnie do tego doszło, czyli sytuacji, w której gracze mający krótkie pozycje muszą albo dopłacać do pozycji, albo muszą się z nich wycofywać. Jeżeli się zaczynają wycofywać, no to efekt jest w postaci skokowej zmiany ceny. Momentami akcje Tesli były warte $933. A to wszystko, biorąc pod uwagę, że jeszcze w grudniu ubiegłego roku, gdzie mamy grudzień, tutaj grudzień, notowane były po około $400. Czy fundamentalnie ta spółka jest więcej warta niż Volkswagen, który sprzedaje o kilka zer więcej samochodów? Czy ta technologia jest
tak niebotycznie wiele warta, że to jest więcej warte niż Mercedes, BMW, Toyota i... Nie, Toyota akurat jeszcze Toyoty się nie udało prześcignąć. No uważam, że totalnie, totalnie nie. I tutaj absolutnie teoria efektywności nie ma zastosowania. Czy tu jest chaotyczne błądzenie losowe? No nie, bo to ma uzasadnienie w tym, jak wygląda aktualnie popyt i podaż na akcje Tesli i co jest w stanie ten short squeeze zrobić. Tu oczywiście powinno być zjazd w dół i zniesienie tej horrendalnej wyceny, no ale o tym już zadecyduje rynek i w tego typu sytuacjach no absolutnie analiza fundamentalna nam się nie sprawdza. Tym bardziej, że w przypadku analizy fundamentalnej i Tesli absolutnie nie ma potwierdzenia w księgach, w sprawozdaniach, w rentowności tego podmiotu, żeby on był w tak kosmiczny sposób wyceniany. W tego typu przypadkach w stanie jest nam pomóc tylko i wyłącznie analiza techniczna i to, co mogliśmy wykorzystać, to chociażby sam fakt tego, w jaki sposób Tesli udało się pokonać opór w okolicach $390 za akcję i stanowiło to sygnał do kupna. To, że będzie pionowa ściana? Absolutnie wydaje mi się, że nikt tego nie wiedział. Ewentualnie, że przy przyspieszeniu będą wyrzucane akcje Tesli przez shortujących, wyrzucane krótkie pozycje, co oznacza, że będzie się ona automatycznie umacniała, no to już zupełnie inna kwestia. I to jest moim zdaniem bardzo dobry przykład na to, że teoria efektywności na rynkach, no niestety, ale rynek w żaden sposób nie jest efektywny i rzeczywista wartość może znacząco i to na długie lata odbiegać od tego, w jaki sposób rynek wycenia to, co się dzieje. W takich przypadkach jesteśmy w stanie narzędziami technicznymi, czyli analizą tego, co się wydarzyło, analizą techniczną tego, co się wydarzyło, stwierdzić, czy mamy do czynienia z dalszym potencjałem na umacnianie się danego waloru, czy raczej możliwa jest przecena. Bo tego typu hiperbole tylko i wyłącznie to potwierdzają. Jeżeli pomyślisz, no podałem tylko i wyłącznie przykład Tesli. Przykład Tesli to jest jeden z kilku, bo mogę rzucić oczywiście Palad i zobaczmy na sytuację na Paladzie. Mieliśmy wycenę w listopadzie w okolicach $102, aktualnie $220 za ten surowiec. To oczywiście też jest pionowa ściana, która nie ma uzasadnienia w tym, że popyt się tak gwałtownie zwiększył, albo podaż dramatycznie tego surowca zmalała. No i znowu, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z rynkami efektywnymi? Moim zdaniem mamy do czynienia z emocjami. Emocje mają odzwierciedlenie w cenie. A te emocje zakodowane w cenie to są właśnie te wszystkie układy, formacje i coś, co jesteśmy w stanie wykorzystać na swoją korzyść. Koniecznie daj znać w komentarzu, co ty o tym myślisz, bo jestem ciekaw twojego zdania. Ja oczywiście pokażę jeszcze jedną rzecz, czyli nasz magazyn. Magazyn wersja drukowana, to jest wydanie 20, a tak wygląda wydanie 19, czyli poprzednie, a za niedługo, czyli już w marcu będzie wydanie 21. Wydawany magazyn jest już przez 5 lat, więc możesz wbić na archiwum sklep fxmag.pl/sklep, taki jest dokładnie link i tam zobaczyć, jak wygląda archiwum, całe archiwum, czyli 5 lat artykułów, masę stron, bo tam jest grubo ponad 1000 stron, czy nawet 2000 stron na temat inwestowania. Zachęcam do tego, żeby nabyć, tym bardziej, że cena tego archiwum jest w okolicach 159 zł. Jeżeli Ci się podobała ta lekcja, pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Ja oczywiście o samej teorii błądzenia losowego bardziej, może się uda taki bardziej dokumencik nagrać, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa teoria. Ja Wam życzę udanego handlu, piąteczka i słyszymy się w kolejnym materiale, a jak nie, to widzimy się na rynku, bo niewykluczone, że będę Twoją drugą stroną transakcji.